Witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony. Ja także powitam was dzisiaj w tanich i opłacalnych kontraktach. My tutaj sobie zrobimy 4, ale pokażę wam 6. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to subskrybujcie tam na dole, bo ponad 95% ludzi, którzy oglądają moje filmy, to nie subskrybują kanału, więc razem stwórzmy tutaj armię grzybków i wbijajcie też na Instagrama, link macie w opisie. Także zaczynajmy. Mamy tutaj 40 skinów, jak widzicie, czyli 4 kontrakty na razie. No i tak, pierwszy to będzie 5 skinów z kolekcji Taigi, z kolekcji Italii, w stanie po testach bojowych, i 5 skinów z kolekcji Bank. No i tutaj można wylecieć Glock 18, jabłko kandyzowane, MP7 anodyzowany, granatowy i obrzyny kropka. I tutaj Desert Eagle Meteoryt, Galil Air Smoking i CZK Smoking. Także dobrze, jak to się robiło? Ty, dawno nie było, nie? Użyj tutaj w kontrakcie. I teraz tak, co to było, panie kochany? Dobra, 5 tych i 5 tych, dobra. 3, 4, 5. Teraz 5 jeszcze grzechotników. No i dobra, zobaczmy. Ten kontrakt kosztował jakieś, no, 6,50, coś takiego. Także zobaczmy, czy to się uda. Jabłko kandyzowane. Moi drodzy, ile to kosztuje? Co ty gadasz? Nie mogę sprawdzić, jak. Ale szajsunk. No może nawet lepiej, żebym nie wiedział, ile to kosztowało. 2,12. Ale beka ze mnie, dobra. Następny kontrakcik to 10 nów w statraku drewno opałowego. I z tego może wylecieć nam G3SG1 szabrownik, Galil AR sygnał, MAG-10 rurowany, P250 kres i krach i USPS wspomnienie. No i G3SG1 i MAG-10 to najgorsze, tutaj szczał będą. I ten kontrakt kosztował jakoś 7 coś, jak dobrze pamiętam. Czyli też nie ma tragedii, a ładnie sobie można tutaj sprofitować to. Już zobaczymy, czy się uda tym razem. Dobra, uwaga. Co mamy? No nie, najgorsza opcja. Następny kontrakt to... Tam widzicie cenę tego G3SG1, ale no to jest kaplica, nie? Następny kontrakt to właśnie tutaj G3SG Glock 18 zimowy rynsztunek z kolekcji odrzutu. Mamy 7 sztuk takiego to skinu w stanie w lekkim zużycie i 3 Galile AR niszczyciele prosto z fabryki. No i ten kontrakt kosztował jakieś 10 zł, może trochę mniej, coś takiego na pewno, coś w ten deseń. Także tak, te rynsztunki zimowe tutaj używamy, bang bang i Galile AR. Tu spoko by było, jakby CZ-ka wyleciała. Tu dobrze by było, gdyby wyleciały dwie berety lub SG553, smocza technologia. Miejmy nadzieję, że się uda florę karniwore wydropić. Dobrze, mamy tylko teraz pytanie, czy stan się uda utrafić lepszy, czy też nie. Lekkie zużycie. No to lipa. Jak one wyglądają, może się je zostawi. Nie, dobra, nie, one nie są ładne ani trochę. Dobra, zróbmy jeszcze raz ten pierwszy kontrakt i... Także tak samo, o, grzechotniki, 5 grzechotników i 5 Taig, czy 5 Italii, 5 z banku i na bank, wierzę, że to się uda. Człowieku, anodyzowany granatowy prosto z fabryki. Okej, dobra, to już chyba lepiej mi się wydaje, że poszło. No, zawiodłem się na nim jednak, bo 3,16 kosztuje, ale czemu tak mało, to nie wiem, przecież kurczę, jeszcze prosto z fabryki. Człowieku, no przecież taki skin marzenie. Aj karamba, to jest normalnie potęga. Aj, dobrze, nie ma ładnego skina do tego, chociaż to też nie jest ładne, ale zobacz, bo... Nie, dobra, ja to nie gra nawet. Nieważne, moi drodzy. Lecąc dalej, mamy 10 P90 w statraku Ventrash w stanie field tested i flowcik tutaj musi być na poziomie 0.194 i z tego może wam wyjść tutaj 3 skiny i to nie byle jakie, bo tutaj 30 zł około kosztuje ten kontrakt. Może wam wydropić z obrzyn ładny, ale za 16 zł niestety. P250 Visions za 32 zł, no to widzicie tak na równo. No i AK47 Ice Cold za 75 zł, także no to już jest potęga. Piąty kontrakt składa się również tutaj ze skinów Statraku. Tym razem jest to obrzyn Morris z kolekcji Spectrum 2, gdzie się nie mylę. No i łączna tutaj cena tego kontraktu to jakieś ponad 6 zł i z tego może nam wylecieć UMP45, takie tutaj za piątaka, także no lipa.
XM1014 Zigi i MP9 Go, na którym wychodzicie na plus, no i SG i CZ-ka niestety lekko na minusik. No i na koniec myślę, że tutaj taka wisienka na torcie, 10 skinów SG553 Stal Damasceńska w stanie Field Tested i tu co ważne musicie mieć float poniżej 0,1750 i wtedy macie 100% szans na wydropienie P2000 Amber Fate w stanie Factory New. No wiadomo, możecie tutaj trochę pomieszać te skiny, jakieś dać tańsze na przykład, byle float się zgadzał, bo lepszej jakości na przykład w Factory New i wtedy macie genialny kontrakcik, tylko wtedy macie już mniejsze procenty na to, że wam się uda tego P2000 zdobyć. No ogólnie tutaj macie takie 8 zł profitu, więc mieć dyszkę, a nie mieć, no to wiecie. Dziękuję wam za oglądanie, moi drodzy. Dajcie znać, czy jakiś próbowaliście kontrakt z dzisiejszych wymienionych. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Narka.